Obecny projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący sprzedaży pozaaptecznej, czyli sprzedaży na poziomie sklepów i stacji benzynowych, spowoduje, że rzeczywiście 90% leków, które teraz pacjenci mogą kupić w tych miejscach, zniknie z półek sklepu i stacji benzynowych. Dlaczego tak się stanie? Ponieważ ministerstwo wprowadziło dwa rodzaje, a właściwie trzy rodzaje ograniczeń. Ograniczyło w bardzo istotny sposób ilość substancji aktualnie. Dopuszczonych substancji do tej sprzedaży jest 18. Oprócz tego wprowadziło zmiany na poziomie dawki na tabletkę. Szczególnie to dotknęło leków na gorączkę i na ból, tak znanych jak paracetamol czy kwas acetylosalicylowy. Taka zmiana dawki substancji czynnej z 500 na 300 mg powoduje, że na dzień dzisiejszy jest tylko jeden producent, który byłby w stanie dostarczyć produkt z paracetamolem do sprzedaży pozaaptecznej. Pozostało 99% producentów ma w standardzie produkcyjnym tabletki z 500 mg zawartością substancji. I taka regulacja powoduje, że tak naprawdę przez najbliższy rok, dwa, a nawet trzy te produkty nie są w stanie wrócić do sprzedaży pozaaptecznej. Kolejna kwestia to zmiana wielkości opakowań. Ministerstwo ogranicza ilość tabletek w opakowaniu. W pierwszej chwili wydawałoby się, że to jest bardzo pozytywny kierunek, ale nie został uwzględniony aspekt ekonomiczny. Te opakowania będą droższe. Producenci, produkując mniejszą ilość, mają jednak te same koszty wytwarzania, co dla pacjenta przełoży się na wyższe koszty leku. Zmiany w sprzedaży pozaaptecznej dotknęły nie tylko leków z poziomu tych, które działają przeciwgorączkowo, czy na przeziębienie i grypę, ale również na zgagę, czy nadkwaśność. Z tej grupy leków wypada 77%, a właściwie 100% produktów, a 77% wypada, jeśli chodzi o leki na ból gardła, czy stany zapalne gardła. Aktualnie mamy tak zwany okres konsultacji społecznych. Zgodnie z przepisami prawnymi do 24 wszystkie strony mają prawo zgłosić swój głos w tej sprawie. To dotyczy nie tylko organizacji czy branży, ale również każdy obywatel ma prawo zabrać głos w tej dyskusji. I po 24 stycznia ministerstwo podejmie końcową decyzję. My liczymy jako branża, że głos zdroworozsądkowy, pokazujący aspekty ekonomiczne, pokazujący aspekty wpływu na pacjenta i tak naprawdę tą rzeczywistą dostępność leku dla pacjenta zostanie uwzględniony. Wierzymy głęboko, że minister, deklarując w swoich wypowiedziach, iż nie chce zamknąć sprzedaży pozaaptecznej, a tylko ją ograniczy, rzeczywiście wysłucha głosu branży i środowisk, które mówią, że przy takich propozycji rozporządzenia ta dostępność nie będzie możliwa.